Któż z nas nie oglądał filmów, które nazywane są westernami? Któż z nas nie widział strzelających do siebie kowbojów, pościgów z udziałem Indian i tym podobnych? Ale w tle także były tak zwane saluny, a w salunach, jak wiadomo, zawsze znakomicie się bawiono. A jeśli się bawiono, to także taniec. Taniec country naturalnie i dziś o tańcu country porozmawiamy. Wraz ze mną menadżerka zespołu The Echoes Project, choreograf tańca country Mariola Zulewska. Cześć Mariola, witam, dzień dobry. Cześć, witam. Co zatańczyliście przed momentem? Jaki taniec zobaczyliśmy? Był to taniec liniowy. Polegał on na ułożeniu w kilku rzędach grupy tancerzy i tańczeniu tego samego układu. No, w tańcu country są to układy powtarzane. Wspomniałaś o tańcu liniowym, to daje nam znak, że tych tańców jest kilka rodzajów. Jak dzielimy taniec country? Bo to nie tylko występy grupowe, ale można też tańczyć w nieco mniejszych ilościach osób. No jeszcze jest square dance, w którym też grupy, pary dzielimy na cztery grupy i one po prostu tańczą ze sobą. A jaka jest ogólnie historia tego tańca? Jak daleko sięga? Jak to się wszystko zaczęło? Taniec country jest tak naprawdę kultura ludowa Ameryki. Swój początek tak naprawdę ma w Europie, czyli z krajów irlandzkich i anglosaskich. Też jeżeli chodzi o country, jest taniec mieszany. Tam też jest polka i walc. Polka i walc zostały przywiezione z Austro-Węgier i z Niemiec przez emigrantów. O samym tańcu jeszcze powiemy nieco więcej za moment. Powiedzmy teraz o przygotowaniu, o tych strojach. A co za tym idzie, jak ludzie reagują na was? No bo niecodziennie możemy zobaczyć kowbojskie kapelusze w klubach, na ulicy, na plenerach. Raz mieliśmy taką sytuację, że po jednych zajęciach tej z częścią grupy, z którą tańczyliśmy, poszliśmy do jednego z bydgoskich klubów. Kapeluszy nie wyciągnęliśmy, ale zaczęliśmy tańczyć właśnie jeden z układów, tym bardziej, że muzyka była odpowiednia do tańca. No i nie ukrywam, że zrobiliśmy duże wrażenie, bo ludzie zrobili miejsce tak naszej grupy i po prostu się przyglądali i później na końcu bili brawa, czyli zainteresowanie na pewno jest duże i pozytywne. Taniec to bardzo rozległa dziedzina. Możemy tańczyć towarzysko, możemy tańczyć także w parach, możemy tańczyć solo, bo jak byś oceniła poziom trudności w country w porównaniu z innymi tańcami? No jest tak naprawdę zróżnicowany. Ja tutaj staram się dobierać ten poziom trudności do każdej grupy. Ważne jest to, żeby przede wszystkim przyjść z pozytywnym nastawieniem. Taniec country też słyszałam na jednych z zajęć, że jest gorszy od zumby. No ale też, mówię, dopasowuje tutaj, daje więcej wycisku. Jakie są twoje marzenia związane z tańcem country? Takim dotychczas marzeniem to było nauczyć się układu z Footloose. Tam był taniec country. Był taki moment i właśnie tak chciałabym nauczyć akurat tego układu dużą grupę. No niekoniecznie w Bydgoszczy, ale było fajnie, gdyby to akurat odbyło się tutaj, tak? I żebyśmy to dalej rozszerzyli. I zatańczyć gdzieś nie wiem, przed mediami, żeby po prostu cała Polska dowiedziała się, że jesteśmy i że działamy, no i że wszyscy mogą się bawić. Powiedz, gdzie na co dzień można was znaleźć, bo dopiero co, niedawno, odbyły się drzwi otwarte w jednym z bydgoskich klubów. Gdzie na co dzień można cię odszukać, gdzie na co dzień można skorzystać z lekcji tańca country? Obecnie współpracuję z klubem Wiatrakowa, ale też niedawno podjęłam współpracę z klubem Tortuga. Tam jeszcze nie mam konkretnie ustalonych terminów. Jeżeli chodzi o aktualne wydarzenia, czyli aktualne zajęcia, które się odbywają, można nas znaleźć na Facebooku, na naszym fanpage'u Country. Tam są wszystkie informacje na bieżąco. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.